Chciałbym powiedzieć na temat lęków. Strach jest przeciwieństwem wiary. Bóg mi dał takie słowo, że wtedy, kiedy przychodzi taki nacisk, to bardzo dużo ludzi się zaczyna bać i zaczyna składać fałszywe świadectwo o Jezusie. To ważne jest dla mnie. Wtedy, kiedy boimy się, wtedy składamy fałszywe świadectwo o Jezusie. I ja modlę się, aby podczas tego poselstwa Duch Święty pokazywał Tobie konkretne rzeczy. Tam, gdzie Ty składasz fałszywe świadectwo z uwagi na to, że boisz się uwolnić wiary. Zdaję sobie sprawę, że w Kościele Mocy i w Zespole Apostolskim jest jakaś część ludzi, która niekoniecznie zbudowała swoją wiarę w oparciu o osobę Jezusa Chrystusa, ale oparła się na pewnych zasadach. Na bezpieczeństwie wypływającym z Kościoła, z zespołu, z autorytetu, który tutaj mamy. Natomiast wiem, że żeby dalej się rozwijać, trzeba zacząć budować swoją wiarę w oparciu o osobę Jezusa Chrystusa. Bo to jest za mało, wiecie, Kościół chroni, zespół chroni, my chronimy, tak? Pomagamy modlitwami, wspieramy i tak dalej. Natomiast Twoja osobista wiara musi być zbudowana w oparciu o osobę Jezusa Chrystusa. Kiedy zaczynaliśmy ten Kościół i to modliliśmy się też, żeby wszystko, co jest, rozmnażało się według naszego rodzaju, czyli według rodzaju tego, który przynieśliśmy my z Arturem. I my bardzo długo na początku naszej służby głosiliśmy na temat nowego narodzenia, na temat potrzeby osobistego spotkania się z Chrystusem. Nie przyjścia do kościoła, wiecie, że ktoś jest tam wciągnięty do kościoła, że ktoś jest wciągnięty do chrześcijaństwa i tak dalej. Bardzo dużo naciskaliśmy na to, aby Twoja obecność w kościele wiązała się z tym, że Ty osobiście, po imieniu zostałeś zawołany w ogóle przez Boga, że Ty z ciemności zostałeś wywołany. Bóg Ciebie zawołał i jak gdyby skutkiem ubocznym poznania Jezusa to jest bycie w Kościele. Nieodwrotnie. Poznajemy Jezusa i stajemy się częścią Kościoła. I posłuchajcie, tak jak nasza wiara ściąga rzeczy z nieba, tak samo lęki, które są w nas, aktywują piekło. I chcę Wam powiedzieć takie, ponieważ to jest bardzo ważny czas. My przechodzimy teraz z takiego, byliśmy przez jakiś czas na pewnej płaszczyźnie i teraz przechodzimy na inną płaszczyznę. I to jest tak jakby wyższy level. I bardzo ważne jest, aby nikt nie został w kościele, nie chcę powiedzieć w tyle, bo nie chcę tak powiedzieć, ale żeby nie było nikogo, kto tak naprawdę nie zbudował swojej wiary w oparciu o osobę Jezusa. Chciałabym też, żebyś dzisiaj głęboko zaglądał w swoje lęki. Czegokolwiek się boisz, nie zostawiaj tego, żeby sobie rosło. Nie wolno zostawiać takich rzeczy. Diabeł przychodzi jak terrorysta. On nie przychodzi jak Pan i nie przychodzi jak Król. On zabiera to, co mu się nie należy. Kiedy otwieramy mu furtkę, to on przychodzi i zaczyna terroryzować nasze życie. Zanim ja poznałam Jezusa, to dzisiaj jestem, to dopiero dzisiaj jestem tak w stanie powiedzieć, że moje życie było prowadzone przez lęk. Ja byłam prowadzona lękiem. Lęk wypełniał moje życie. W momencie, kiedy oddajemy nasze życie Jezusowi, jest jeden legalny duch, który może zamieszkiwać Ciebie i mnie. I to jest Święty Duch. Tylko Święty Duch. Kiedy oddajesz swoje życie Bogu, to zamykasz furtkę innym duchom i jedyny duch, który może zamieszkiwać Ciebie, to jest Duch Święty. Słowo Boże mówi, i posłuchajcie, my to wszystko wiemy. Ja nic nie będę mówiła nowego, bo my to wszystko wiemy. My wiemy to, jak 2 razy 2 jest 4, że Bóg powiedział 365 razy w Słowie, aby się nie lękać. Tak? My to wszystko wiemy. Jednocześnie mamy tę tendencję, aby zostawiać w sobie przestrzenie, których się obawiamy, których się boimy.
Nie można takich przestrzeni zostawiać. Ten czas, który jest, to jest czas, który w jakimś stopniu pokazuje tak, w ogóle wiecie, weryfikuje nas. I tutaj już nas nie ochroni Kościół, nie ochroni nas bycie w zespole apostolskim, absolutnie. W tej chwili kłania się nasza osobista wiara. Nasza osobista wiara. Przed poznaniem Jezusa mnie prowadził lęk. Wiele decyzji w swoim życiu podjęłam z uwagi na lęk. Kiedy Artur się nawrócił, to ja wiedziałam, że ja nie mam tego, co ma on. Ja widziałam różnicę potężną. Ja wiedziałam, że we mnie zamieszkuje zupełnie inny duch. Kiedy przyjechała policja do naszego domu i kiedy mnie aresztowali, to Artur się nie bał, bo w nim zamieszkiwał Święty Duch, a we mnie mieszkał Duch tego świata. I ja się bardzo bałam. Bardzo się bałam. A on się nie bał. On zaprezentował wtedy zupełnie inną perspektywę. Zaprezentował to, co miał i to, w co wierzył. Ja również. W momencie kryzysu prezentujemy to, w co wierzymy. I kryzys pokazuje nam tak naprawdę, w co my wierzymy. Jeśli się boisz, jeśli dzisiejsza sytuacja wzbudza w tobie najmniejszy lęk, to należy się temu przeciwstawić. Wiecie, że tak naprawdę z lęku składamy fałszywe świadectwa o Bogu. Dorabiamy do tego zupełnie inną teologię. To jest bardzo ważne, aby opierać swoją wiarę na osobie Jezusa. Musisz być pewien, że w ogóle znasz osobę. Że nie idziesz dlatego, że Kościół Mocy tak idzie. Nie jestem tutaj dlatego, że tu jest fajnie, tu jest inaczej, tu jest swoboda, tu jest taniec. Kiedyś chodziłem na dyskoteki, a dzisiaj mogę poskakać sobie w Kościele Mocy. Musisz być pewien, że jestem tutaj, bo znam osobę, bo wierzę tak samo, bo to, co oni mówią, jest zgodne z moim sercem. To jest zgodne z moim sercem. Mnie tak naprawdę prawda tutaj pociągnęła. Prawda mnie pociągnęła, nie jakaś atmosfera. Pociągnęła mnie prawda. Kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, to natychmiast poczułam, że odszedł ode mnie mocarz. Poczułam się lżejsza. Ten duch mnie prowadził. To był lęk przed śmiercią. Potem musiałam poradzić sobie z innymi, pomniejszymi lękami. Ale kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, to odszedł z mojego życia mocarz. Kiedy rozważamy lęki, to aktywujemy piekło. Z biegiem czasu, kiedy zaczęłam poznawać Jezusa, zaczęłam też zdawać sobie z tego sprawę, że mam inne, pomniejsze lęki, z którymi sobie nie radzę. Ale przyznawałam się do tego. Boję się tego, boję się tego, boję się tego. Mamy taką tendencję, że wtedy, kiedy nas coś boli, to próbujemy coś tam, wiecie, przekombinować na własną stronę. Ja mam taki klasyczny przykład. Rozważałam przez kilka lat, że szczur wyjdzie mi z sedesu. Chcę wam o tym powiedzieć, że lęk jest organiczny. Kiedy siadałam na sedesie, to zanim usiadłam, to zaglądałam, czy jest tam szczur. I tak, i to trwało wiele lat. I zobaczcie, nie od razu w ogóle wydarzyło się coś. Wiecie, nie zmaterializowało się to od razu. Przez wiele lat. I jako już osoba służąca, byliśmy z Arturem na marszu dla Jezusa i po głoszeniu poszliśmy sobie zjeść do Pizzy Hut. W życiu w takim miejscu nie spodziewała się, że wyjdzie mi szczur z sedesu. I normalnie, klasycznie, jak zawsze usiadłam i zanim usiadłam, to zajrzałam, czy jest szczur. I był szczur. To, w co uwolniłam wiarę, wyszło mi z tego sedesu. Rozumiecie? I natychmiast w ogóle przyszło do mnie słowo, że przyszło do mnie to, czego się obawiałam. Przyszło do mnie to, czego się obawiałam. Wiara nasza będzie aktywowała
niekoniecznie zawsze rzeczy z nieba. Kiedy nie rozprawimy się z lękami, to ta wiara, tak? Bóg potrzebuje wiary i diabeł potrzebuje wiary. To jest taka prawda. Tak samo jak wierzy się w Boga, tak samo wierzy się w dzieła diabła. I często też naszą wiarą ściągamy diabelskie rzeczy do naszego życia. Mówimy, nie boję się, nie lękam się, ale każdego dnia boję się o moje życie, boję się o moje dzieci, boję się o mój biznes, boję się o męża, boję się o żonę, boję się, że mi nie starczy. Boję się, że nieodpowiednio będę wyglądać, że nie osiągnę tego, co sobie zaplanowałem. I to są te małe takie lęki. Natomiast te małe lęki, tak, one otwierają nas na większe rzeczy. Wiecie, że pilnujemy tutaj i służby słowa i tego, abyśmy wszyscy tak samo wierzyli, abyśmy wszyscy tak samo mówili, tak, aby z tego miejsca szedł jeden głos. Jeden głos. Często nie idziemy dalej, tak? Bo się boimy, bo nie wiemy, jak będzie. Bo nie wiemy, jak będzie. Chcę wam powiedzieć, że miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, to jest miejsce, w którym musieliśmy połamać różnego rodzaju lęki, tak? Wystąpić przeciwko religii, tak? Przeciwko systemowi tego świata. I to dzięki temu, że łamiemy te lęki, że nie poddajemy się lękom, jesteśmy w takim miejscu. Nie zostawiaj ani jednej rzeczy, która cię dzisiaj trapi. Gdziekolwiek trwoży się twoje serce, nie zostawiaj tego. Pozwól dzisiaj, aby prawda uderzyła w cokolwiek się boisz. Niech Duch Święty ci pokazuje, czegokolwiek się boisz. Czegokolwiek się boisz. Biblia mówi o tym, aby połapać małe liski, które niszczą winnicę. Ty jesteś winnicą, ja jestem winnicą. Nie pozwól, aby malutkie liski... Wiesz, mocarz od ciebie odszedł. Nie boisz się już śmierci, ponieważ wiesz, że śmierć jest dla ciebie zyskiem. Że kiedy dzisiaj zamkniesz swoje oczy, to pójdziesz do nieba. Ale boisz się pomniejszych rzeczy. Połap dzisiaj te liski. Dzisiaj jest czas, aby pozamykać różnego rodzaju korytarze, które zostały pootwierane przez twoje osobiste lęki. Nie należy wtedy powiedzieć, nie boję się, tylko trzeba stanąć w prawdzie i powiedzieć, boję się. Ale dzisiaj, diable, wytaczam tobie wojnę. Dzisiaj zamykam korytarz, który został otwarty poprzez moje osobiste lęki. Poprzez moje osobiste lęki. Coś wam powiem. Będziemy szli dalej, będziemy rozwijać się dalej. Te osoby, które zostaną w swoich lękach, nie będą nas dalej rozumiały. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, ponieważ Jezus pociąga tych, którzy wierzą. A żeby wierzyć, nie wolno się bać. A żeby wierzyć, nie wolno się bać. Nawet żeby być w służbie pomocniczej, nie możesz się bać. Nie możesz się bać, że stracisz, że odegrasz jakąś drugoplanową rolę. Lęki z uwagi na naciski powodują to, że składamy fałszywe świadectwo. Zobaczcie, prosty przykład. To, co dzisiaj się dzieje na arenie chrześcijańskiej. Czemu przywódcy mówią, że modlą się w taki sposób? Boże, my do ręce upadają. Dziękujemy Tobie, że technika tak urosła, że możemy spotykać się online. To humanizm i świat. Boże, nie dziękujemy Ci, że technika urosła tak, że możemy spotykać się online, tylko dziękujemy Tobie, że technika urosła tak, że możemy szerzyć Twoje Królestwo też przez internet. Lęki tych ludzi spowodowały, że składają dzisiaj fałszywe świadectwo o Jezusie. Nie składają prawdziwego świadectwa. To osobiste lęki przywódców doprowadziły dzisiaj do tego, że ulegli systemowi tego świata, że ulegli władzy, tak? I zaczęli składać fałszywe świadectwa o Bogu. Jeden człowiek się wypowiedział, ja to przeklinam w imieniu Jezusa, że cwaniacy na arenie chrześcijańskiej mówią, że krącie wirusa, a wirus odejdzie. Skryjcie się pod świętą krwią Jezusa, a nic wam nie będzie. I to jest prawda. Krącie wirusy, a nic wam nie będzie.
Skrywajcie się pod świętą krwią Jezusa i to jest prawda. I teraz popatrzcie, jak trzeba się bać. Jak trzeba się bać, żeby dzisiaj opowiadać tego rodzaju rzeczy. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby rozprawiać się ze swoimi osobistymi lękami. My nawet, wiecie, diabeł przychodzi w postaci anioła światłości. Gdyby diabeł przychodził tak, że my wiemy, że to jest od razu diabeł, to natychmiast byśmy go trzasnęli, tak? On często przychodzi w postaci anioła światłości. Coś tam przykryje, coś zakryje, tu jest jakaś rana, nie przyjmuję prawdy z Bożego Słowa, bo mnie boli, bo jest mi w tym niewygodnie, więc dorabiam do tego sobie jakąś tam teologię, tak? I często składamy fałszywe świadectwo o Jezusie. Moja siostra była karana za fałszywe zeznania. Z uwagi, że przyjaźniła się ze mną i z Arturem. Wydarzył się taki moment w jej życiu, że żeby tam kogoś ochronić, złożyła fałszywe zeznania. I wiecie, karą za fałszywe zeznania jest pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. I to jest rzeczywistość ziemska, ale jest też rzeczywistość duchowa. Kiedy my składamy fałszywe świadectwo o Jezusie, fałszywe świadectwo o Bogu, to sami na siebie ściągamy więzienie. Ściągamy na siebie więzy. Ściągamy na siebie więzienie. No niestety tak to wygląda. Czemu potem modlimy się? Diable, odbieram ci wszelki teren, który pozyskałeś sobie w moim życiu poprzez to, że nieopatrznie wypowiedziałem jakieś słowa. To my dajemy diabłu pole do działania. On bez naszego zezwolenia, bez naszej zgody absolutnie nie przyjdzie do naszego życia. Zobacz. Nie podchodźmy olewczo do tego tematu. Cokolwiek masz w swoim życiu, czego się boisz, za cokolwiek się wziąłeś. Wiecie, że jedną z takich pierwszych zasad, kiedy bierzemy się za służbę, tak, to jest, żeby nie szkodzić. Mamy przede wszystkim nie szkodzić. Świat oczekuje, aby się objawili synowie i córki Boże, tak? Świat potrzebuje prawdy, wyzwolenia, więc my musimy być wolni, tak? Wolni od naszych lęków, aby składać prawdziwe świadectwo o Jezusie. A żeby mówić prawdę o Jezusie, nie wolno się bać. Nie wolno się bać. To jest często naprawdę poukrywane gdzieś głęboko i my sobie nawet nie zdajemy w ogóle z tego sprawy, że to lęki powodują to, że składamy fałszywe świadectwo o Jezusie. Lęk to twój wróg. Musisz potraktować go jako terrorystę. On chce przyjść do twojego życia, on chce się zagościć i chce cię terroryzować. Lęk chce cię terroryzować. Nie można się bać. Nie można się bać. A żeby się nie bać, należy budować osobistą wiarę w osobę Jezusa. Nie w jakieś taktyki, wiecie. W osobę Jezusa Chrystusa. Jezus dał nam przykład, że mimo wzbudzonego ruchu przeciwko Niemu wierzył. Jego oczy oglądały ruch oporu, ale Jezus wierzył. On dał nam przykład, tak? Że w ogóle powołał tą nową perspektywę. Że wierzył w rzeczy niewidzialne. Wierzył w rzeczy niewidzialne. I żeby się dalej rozwijać, żeby dalej rozwijać swoją wiarę, to nie można się bać. Lęk jest opornikiem, żeby dalej wierzyć Bogu. Wiele osób zadaje sobie pytania, czemu nie jestem tak pociągany jak on? Czemu jeszcze nie jestem w tych rzeczach? Czemu jeszcze tego nie robię? Czemu jeszcze tego nie robię? A czemu po tylu modlitwach jeszcze na przykład nie jestem w tym miejscu? Bo lęki cię trzymają. Tylko trzeba to nazwać. Wiecie, trzeba to nazwać. Lęk mnie trzyma. Lęk mnie trzyma. To lęk mnie trzyma. Że nie ewangelizuję, że nie czynię różnicy, że nie podchodzę odpowiedzialnie do namaszczenia, które zostało we mnie uwolnione. To lęk paraliżuje. Lęk przychodzi jak terrorysta. Diabeł przychodzi jak terrorysta. Często jest tak, że ktoś zostaje wypełniony Duchem Świętym, ma podniesione w ogóle emocje i wtedy zdobędę cały świat. Potem emocje opadają i człowiek, tak, no nie robię teraz nic. Nie pozwól, aby lęki terroryzowały ciebie. To twój i
mój wróg. Na kogo dzisiaj ma wpływ życie Jezusa? Tylko na tych, którzy się nie boją. Tylko na tych, którzy się nie boją i tylko na tych, którzy wierzą. W zeszłym tygodniu zrobiliśmy ruch, w którym wypowiedzieliśmy masę prowokacyjnych rzeczy przez wiarę, nie bojąc się. Bo wiemy, że wypowiadamy słowa wiary. Że mówimy tak, jakby mówił dzisiaj Jezus, gdyby chodził po tej ziemi. Co to na nas ściąga? Ściąga to na nas różnego rodzaju przekleństwa. Ale my się nie boimy. Nie wycofujemy się. Bo my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. Nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. I teraz coś ci powiem. Jeśli jesteś sympatykiem tego miejsca, to jest za mało. Za mało być sympatykiem tego miejsca. Żeby apostolska nauka mogła w ciebie wchodzić i żeby była w twoim brzuchu, to za mało, że ty będziesz sympatykiem tego miejsca. Żeby być domownikiem, musisz się rozprawić ze swoimi lękami. Wiele osób czegoś nie powiela, czegoś nie udostępnia, bo się boi. I ja nie mówię, że teraz masz to zrobić. Masz zrobić zgodnie ze swoją wiarą. Zgodnie ze swoją wiarą. Ale często jest tak, że czegoś nie robimy, bo się boimy. Bo się boimy. Bo nasza wiara nie jest zbudowana w oparciu o osobę. Tak? Tylko jest niedziela, jest namaszczenie, wszyscy krzyczą, ja krzyczę, potem stąd wychodzę, już nie krzyczę. Już się boję. Nie przechodź mimo swoich lęków. Kiedyś powiedziałam takie słowa, że każdy lęk, każde zaburzenie zostanie użyte jak bomba atomowa w przebudzeniu. Wszystko wychodzi. Wszystko wtedy wychodzi. Wtedy wychodzą tego rodzaju rzeczy. Tam, gdzie jest luka, tam, gdzie jest szczelina, wyłażą te rzeczy. I dzisiaj, jeśli tylko chcesz, możemy te rzeczy pozamykać. Natomiast ostateczna walka jest dla ciebie. Dla ciebie jest ostateczna walka. Mi się chce płakać, kiedy widzę, że chrześcijańscy przywódcy, którzy powstawali z pięknego przebudzenia, z miejsca, że rodziny ich wypędzali, bo poznali Jezusa, dzisiaj głoszą takie rzeczy, że się w pale nie mieści. Nie wierzą w krew Jezusa, nie wierzą w zmartwychwstanie. Duchowych przywódców, którzy głoszą prawdę i przebudzenie, nazywają cwaniakami. To jest z piekła rodem. To jest z piekła rodem. Do tego ich doprowadziły ich osobiste lęki. Ich osobiste lęki doprowadziły ich do tego, że zaczęli składać fałszywe świadectwo przeciwko Jezusowi. Boża wiara to taka wiara, która zmienia perspektywę widzenia z widzialnego na niewidzialne. I to musi być twoje osobiste. Twoje osobiste. Z uwagi na to, że znam Jezusa, że każdego dnia spędzam z Nim czas. To mój Pan, to mój Król. Nikt mi go na siłę nie wsadził. Ja go w ogóle rozpoznaję. Ja mam z Nim relację. Ja wiem, kogo uwielbiam. Ja wiem, komu zawierzyłam moje życie. Ja wiem, z kim żyję. Mogę być częścią tego miejsca, bo jestem świadomym człowiekiem. I ty musisz, jeśli jesteś częścią tego miejsca, to musisz być świadomy tego miejsca. Wiecie, no przez przypadek to można być zgwałconym. Dobrze jest działać zgodnie z oryginałem. Zgodnie z oryginałem. Jestem tu, tu jest moje serce, tu jest mój dom. Chcę tworzyć ten dom, chcę tworzyć ten naród. Jestem częścią tego wydarzenia duchowego. Jestem częścią tego wydarzenia duchowego. Zobaczcie. Cudownie działacie na ulicach. Pięknie. Nie wiemy, w jakich czasach będziemy żyć. Fajnie się czyta o kościele prześladowanym. Julitka mi dała książkę.
Łyknęłam tą książkę, popłakałam się, w ogóle mówię, to jest chrześcijaństwo. Że jest prześladowanie, a ludzie się gromadzą wtedy i dla nich jest ważna jedna strategia. Jak przenieść Ewangelię? Jak przenieść Ewangelię? Jak przenieść Ewangelię? Pójdę, podłożę się, stanę blisko wroga, wykorzystam tą sytuację, aby przenieść Ewangelię. Sara kiedyś miała taki sen. Wstaje rano i mówi, mamo, była pewna wojna. Byłaś tam ty, ja i tata. I ty, mówi, stanęłaś po stronie wroga. Ja mówię, wow, nie rozwijaj się. Wie, co to znaczy. I ona dokończyła potem ten sen. Podeszłaś blisko wroga i zabiłaś króla całego zamieszania. Jest jeden cel, żeby podejść blisko, żeby mu wbić kołek w łeb. Żeby tak żyć, trzeba być świadomym człowiekiem i nie wolno się bać. Nie wolno się bać. Moje wyjście na ulicę, to jest moje wyjście na ulicę osobiste. Ja nie idę, bo pchają, ja nie idę, bo ogłosili. Ja nie idę, bo tak teraz ktoś tam chce, bo pastor powiedział. Ja idę, bo wierzę. Wierzę. Moja osobista wiara w krew Jezusa mnie chroni. Moja osobista wiara i moje osobiste lęki mogą mnie doprowadzić do tragedii. Mogą mnie doprowadzić do tego, że będę składać fałszywe świadectwa na temat wiary, na temat tego, kim jest Jezus, co Jezus dzisiaj robi. Czyli na logikę, żeby być dalej pociągniętym, musimy wierzyć, a żeby wierzyć, nie możemy się bać. I ty wiesz, czego się boisz. Chodzi o to, żeby rzeczy nazwać po imieniu, żeby nie nazywać rzeczy inaczej. Na imię Jezus wszystko zegnie swoje kolano. To, czego się boisz, musisz to nazwać. Tylko nie nazywaj tego przewrotnie. Nazwij to. Rzucę tylko takie dzisiaj taką informację o pewnym apostole. Kiedyś wam o tym opowiem, jak przez swoje lęki stał się ofiarą proroka. Był to człowiek, który chodził w namaszczeniu apostolskim. Towarzyszyły mu znaki i cuda. Sprzeciwiał się wszelkiemu religijnemu systemowi w Polsce. Nazywał rzeczy po imieniu. Jako pierwszy kościół z Platformy na ulicach Warszawy modlili się przeciwko duchowi homoseksualnemu. I pojawił się w jego życiu prorok. W ogóle prorok. I ten pastor, był taki moment, że spotykał się z innymi religijnymi przywódcami i nieładnie ich nazwał. I ten człowiek, ten prorok, powiedział, żeby on przeprosił. I on przeprosił. I wtedy diabeł mu podciął jedną nogę. A potem ten prorok pojawił się jeszcze raz w jego kościele i wygłosił pewne poselstwo. I podciął mu drugą nogę. I tak złamała się służba apostolska owego apostoła. W piątek, jak siedzieliśmy z Arturem, w ogóle się o to nie modliłam. Siedzieliśmy, coś tam sobie oklętaliśmy i w ogóle przyszyła mnie w ogóle informacja, że to się w taki sposób w ogóle stało. Dotknął jego lęków. Nie obronił prawdy. Przeprosił za prawdę. Przeprosił za prawdę. Stracił głos w duchowej rzeczywistości. Kto inny wszedł w to miejsce?
Zobaczcie, do czego doprowadzają lęki. Można bardzo wysoko dojść, można bardzo wysoko zajść. I poprzez swoje lęki można stracić głos, który się ma. Nie zostawiaj ani jednego lęku. Nawet jeśli uważasz, że to jest malutki lęk, boję się tylko o to. Tylko o dziecko moje się boję. Nie zostawiaj, ponieważ diabeł to jest terrorysta. Dasz mu kawałek, on będzie chciał się rozpychać bardziej. Najpierw się pojawia w jednym korytarzu, potem się pojawia w drugim korytarzu, potem się pojawia w trzecim korytarzu, tak? I potem się zaczyna składać fałszywe świadectwa na temat Boga. I chciałabym, żebyśmy te rzeczy mogli dzisiaj pozamykać. Jeśli widzisz w sobie jakąkolwiek przestrzeń, w której nie ufasz Bogu i boisz się, to dzisiaj zamkniemy ten temat, ale walka należy do Ciebie. Nie jesteśmy w stanie wsadzić Wam wiary. Wiarę budujemy w oparciu o słuchanie Bożego Słowa. Wiara to nasza osobista sprawa. Twoja i moja. Twoja i moja. Twoja i moja. Moją odpowiedzialnością jest Wam to w ogóle powiedzieć. Dlatego, że żyjemy w takich czasach, gdzie już jest za mało. Nie wolno już nie wierzyć. Wiecie? Nie wolno już nie wierzyć. Obyśmy nie stali się potem, kiedy nie wierzymy, obyśmy się nie skłaniali później do antychrystusowych przywódców, którzy głoszą dzisiaj takie rzeczy, że krew nie działa. Że ci, którzy mówią duchowe rzeczy, uważani są za cwaniaków. Ludzie nie wiedzą, jaki toczymy bój. To duża odpowiedzialność. Każdego z nas z osobna. Chodź, Przemku, pograj. Jeśli boisz się czegokolwiek, to nie chowaj tego po kieszeniach. Nie zostawiaj tego na drugą niedzielę. Nie zostawiaj tego na poniedziałek. Dzisiaj złammy dzieło diabelskie w Twoim życiu. Dzisiaj złammy dzieło diabelskie w Twoim życiu. To są bardzo ważne rzeczy, ponieważ jako osoby wylęknione i osoby w służbach będziemy bzdury ludziom opowiadać. Spotykam proroków, którzy się boją i uwalniają lękliwe informacje. Lękliwe informacje, a Bóg powiedział, nie bój się i nie lękaj się. A ktoś mówi, a ja mam takie prowadzenie. To nie jest prowadzenie Pana. To nie jest prowadzenie Ducha Bożego.